Cześć! Ten film jest o tym, jak się odzwyczaić od słodyczy. Jeżeli jesteś ogromnym fanem słodyczy i musisz je jeść, bo czujesz, że cię ciśnie i zsie, jeżeli nie zjesz czegoś słodkiego, to ten film jest dla ciebie. W tym filmie dowiesz się, jak się odzwyczaić od słodyczy, dlatego że to ma specjalne swoje zasady. To nie jest tak, że pewnego dnia powiesz sobie: nie będę już jadł słodyczy, bo jestem za gruby jak świnia. To tak nie działa i tak się nie sprawdzi. Powiem wam, żeby się odzwyczaić od słodyczy, musicie odzwyczaić swój mózg od chęci, pragnienia zjedzenia czegoś słodkiego. Jak się odzwyczaić od jedzenia słodyczy? Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest zdanie sobie sprawy, że te jedzenie słodyczy, jeżeli jecie często, nałogowo, nie jecie na przykład obiadu, ale jecie za to słodycze, albo kupujecie wielkie zapasy słodyczy, które by normalnie starczyły na kilka dni, ale je wciągacie w ciągu jednego dnia, lub ogólnie bardzo często musicie gryźć coś słodkiego, bo no tak was się, że macie taką chęć, że patrzycie nawet na sklep, co by tam już obliczacie kupić sobie słodziutkiego, to wiedzcie, że to jest już uzależnienie. I chodzi o to, że każde takie jedzenie nałogowe słodyczy jest uzależnieniem. I musicie sobie zdać tego sprawę, jak w metodzie 7 kroków dla żuli alkoholików. Nie obrażajcie się, tak naprawdę jest. To jest takie samo uzależnienie, to jest to samo uwarunkowanie waszego mózgu, który domaga się słodkiego. Dlatego zawsze znajdziecie sobie uzasadnienie, żeby zjeść coś słodkiego, żeby jeszcze dzisiaj zjeść tych słodyczy. Od jutra już wiecie, że już ostatni dzisiaj i tylko przegniecie dzisiaj, a od jutra już nie. Jutro jeszcze na cukrze będziecie jechali dzisiejszym, a za dwa dni znowu zrobicie sobie zapas słodyczy, który opędzlujecie w jeden dzień. Potem znowu kilka dni jedziecie bez słodyczy na jakimś tam, powiedzmy sobie, rozpędzie, który nagromadziliście w krwi, bo się dużo najedliście słodyczy, i znowu kilka dni może przegibacie bez jedzenia czegoś słodkiego, bo dalej jesteście nacukrzeni, wasz organizm jest nacukrzony, a potem znowu domagacie się czegoś słodkiego. I to jest taka niekończąca się historia. Pierwsza najważniejsza rzecz, czyli zdać sobie sprawę, że jeżeli was się do słodkiego i nie możecie sobie tego odmówić, bo nie istnieje coś takiego, że a dzisiaj sobie zjem, a to tylko batonik, a to tylko to czy tamto. Jest to po prostu uzależnienie. Ale pamiętajcie, że mówimy tutaj o osobach uzależnionych, czyli takich, które naprawdę nie mogą odstawić na długi czas słodyczy, albo muszą jakiś substytut słodycza zjeść, żeby ich nie ssało. Czyli jak widzicie, grubasów dużo podobnych do mnie i jeszcze większych, to prawdopodobnie też są uzależnieni pewnie od słodkiego, ewentualnie od innego żarcia. Według badania naukowców, powiem wam od razu, że cukier stwierdzili, że uzależnia mocniej niż narkotyki. To powinna być duża ciekawostka i dająca dużo wam do myślenia. Cukier mocniej uzależnia mózg niż narkotyk w taki sposób, że po prostu o ile od braku narkotyku zacznie was tepać i zaczniecie się dziwnie zachowywać, to w przypadku słodyczy zawsze znajdziecie sobie uzasadnienie, żeby pójść i wtrzepać coś jeszcze słodkiego. Całe szczęście, że to uzależnienie nie przechodzi w taki sposób negatywny jak u żuli czy prawdziwych narkomanów, że muszą kraść, żeby kupić coś słodkiego. Niemniej jednak to uzależnienie jest bardzo mocne i ten mózg bardzo będzie się dopominał, aby coś słodkiego wchłonąć. Wiele osób, które są uzależnione od słodyczy, u nich wygląda, i u mnie, to w taki sposób, że nie jedzą normalnych obiadów, śniadań, bo nażrą się czymś słodkim, ewentualnie zjedzą coś lekkiego, sałatkę, a potem nażrą się i tak słodkiego. I tak jak mówiliśmy wcześniej, nie musi być to codzienne żarcie, dlatego że jak się dobrze człowiek nacukrzy, to przez kilka dni jedzie na tym, co już pochłonął, aby był zacukrzony organizm. Bardzo często jest to, tak jak mówiliśmy wcześniej, impuls, że musisz, czujesz coś kupić słodkiego, coś zjeść. Niektórzy nawet w ciągu nocy potrafią się ubrać i do sklepu całodobowego i żeby sobie jakąś delicję czy jakąś inne ciastko kupić. Lub po prostu chomikują, przechowywają gdzieś słodycze i zjadają ich nadmierne ilości. Nadmierne, czyli całe paczki od razu, gdzie pisze wiele porcji, to zjadają to naraz. Jakby o mnie. No i najczęstsze powiedzenie, bo większość osób, która jest uzależniona, no może nie wie, że jest uzależniona, ale by chciała się odchudzić, chciałaby coś zmienić, żeby nie jeść tego słodkiego, ale mózg zawsze znajdzie uzasadnienie, że dzisiaj jeszcze sobie zahulajmy, jutro może przestaniemy, od jutra się zdrowo odżywiamy, ale dzisiaj może jeszcze ten wyjątek, dzisiaj jeszcze nagrodę sobie zrobimy czymś słodkim za coś tam, za coś, a od jutra już nowe new life, życie zdrowe. I powiem wam, że to się nigdy nie sprawdza, dlatego że tą barierę nowego życia zawsze się przesuwa o kilka dni albo tydzień, nawet potrafi się nic nie jeść słodkiego, ale potem już w weekend idzie z górki. Co w tym jest ważne, żeby przestać, tak jak tytułowo, jeść słodycze, musicie sobie zdać sprawę, że odwyk mózgu od jedzenia słodyczy trwa minimum 6 tygodni.
Chodzi o to, że musicie przestać jeść cokolwiek słodkiego przez minimum 6 tygodni, żeby was mózg się w przyszłości nie dopominał czegoś słodkiego. Niestety, jak już jesteście ćpunami cukrowymi, to będzie to tak samo jak u typowych ćpunów czy alkoholików. Czyli gdy zrobicie sobie odwyk ten 6-tygodniowy, z czego od razu mówię, że większość osób nie da rady, dlatego że ich psychika, która jest już uzależniona od cukru, zawsze sobie znajdzie uzasadnienie, żeby jeszcze zjeść mimo coś w międzyczasie, albo tylko ten jeden batonik i tak dalej. Pamiętajcie, 6 tygodni musicie całkowicie przestać spożywać jakichkolwiek cukru. Dopiero wtedy wasz umysł będzie wolny. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o te 6 tygodni, co jest kluczową datą, to nie jest to tak do końca, że nie będziecie jedli samych słodyczy i jest już super. Dlatego, że dużo innych rzeczy, które będziecie spożywali, kupiwali w sklepach, one też mają sobie cukier i możecie sobie spokojnie zrobić substytut tego cukierka. Chodzi o to, że nie możecie spożywać także takich rzeczy, które w sobie są substytutem też cukru, czyli słodzików nie powinniście zużywać, ale zaraz wam wymienię inne rzeczy, które też was mogą zdziwić i których też nie możecie jeść, bo też one mają dużą gamę cukru. Przede wszystkim byście musieli uważać na syrop glukozowy, który jest w różnych produktach. Syrop glukozowo-fruktozowy, tak samo, nie dość, że jeszcze do tej otyłości chronicznej on doprowadza, co nie cieszy większości osób, to też jest właśnie cukrowa. Musicie unikać glukozy bezpośrednio dodawanej w produktach. Oczywiście sacharyny, no i oczywiście, czyli pochodnej cukru. I oczywiście nie możecie spożywać niczego, co ma w sobie cukier. Czyli niestety te 6 tygodni będziecie musieli czytać składy produktów, co wyjecie, żebyście wiedzieli, że tam nie ma cukru, albo ich pochodnych, albo ich substytucyjnych. Czyli tak samo nie będziecie mogli stosować ksylitolu. Nie ma tutaj możliwości, że cukier sobie będziecie trzcinowy jedli, bo jest niebiały, rafinowany. Jest to cukier. Tak samo nie możecie spożywać sukralozy, aspartamu, acesulfam K, czyli chodzi o słodziki różnego typu, które jeszcze są powiązywane z innymi teoretycznie szkodliwymi czynnikami, o czym bardzo często mówiłem w innych filmach, co ocenialiśmy składy produktów. Składy produktów, jak chcecie obejrzeć sobie filmy, gdzie ocenialiśmy konkretny produkt pod względem składu co do jego zdrowotności i przydatności, to dawno już nagrywałem mnóstwo, tam kilkadziesiąt lub kilkaset różnych produktów ocenialiśmy, to obejrzycie sobie te filmy. Może w przyszłości kiedyś jeszcze coś tam będę nagrywał, chociaż jest to problematyczne, bo dużo firm, które negatywnie oceniam, to zastraszać próbuję. Ale nigdy niczego nie usunąłem, bo ja się opieram na faktach naukowych, ogólnie dostępnych wszędzie. Skoro wiecie, że już nie jecie niczego, co ma słodziki, nie jecie niczego, co ma glukozę, niczego, co ma fruktozę lub jej kombinację, niestety też nie możecie jeść rzeczy, które są mączaste. I to dla was szok, co? Niestety nie możecie zjeść chlebeczka, nawet razowego, szczególnie tych marketowych, bo te razowe to są po prostu dodawany do nich karmelek i udawany jest razowy, albo słód jęczmienny, żeby wam go trochę przyćmić i udać też razowy, mimo że jest gównowarty. Niestety nie możecie jeść makaronów, nie możecie jeść niczego, co jest mącznego, czyli bułeczki czy makaronku sobie nie zjecie w niedzielnym rosołku, dlatego że wszystko, co mączaste, ma w sobie gluten. Sorry bardzo, gluten znowu pochodna. Znowu wam wywali krzywą cukrową, jak będziecie spożywali pieczyste czy jakiekolwiek mączyste. Co jest mączyste? Nie będziecie mogli przez 6 tygodni niczego jeść, co jest także na mące, z tego powodu, że wam znowu wywali krzywą cukrową i wtedy odwyk waszego mózgu od cukru niestety się nie uda. I teraz dla was promyczek światełka w tym ciemnym tunelu, który się zanosi. Pamiętajcie, możecie jeść owoce, możecie jeść warzywa. Część z was powie, ale one mają fruktozę, owoce? Nie szkodzi. Akurat fruktoza, jeżeli chodzi o owoce i warzywa, jest dla was spoko, dlatego że tam jest też papka, pulpa, która ma w sobie błonnik. I ta fruktoza, czyli cukier zawarty w owocach, inaczej się przetwarza w waszym organizmie niż ten dodawany w sposób sztuczny. Bardzo ważna rzecz, jeżeli się chcesz odwyczaić od tych słodkich, nie pijesz soków. Znaczy soki możesz pić, tylko soków kupnych nie pijesz. Dlaczego? Dlatego, że sok kupny ma nijak się do soku prawdziwego. Pamiętajcie, że jeżeli wy sobie zjecie, znaczy 100% soku jest, nie? Tylko pamiętajcie, jak sobie zjecie jabłko i zjecie ją z tym miąższem, to wtedy jest tam właśnie dużo błonnika i wiele innych czynników, które wasze ciało normalnie je przerobi. Natomiast jak wypijecie sobie soczek jabłkowy, to wtedy co w nim macie? Macie w nim zagęszczonego soku lub na pulpie i wtedy niestety ta fruktoza wam wali po bebechach i wam wali w tłuszcz i wam wali w mózg od razu krzywą cukrową. Dlatego jeżeli chodzi o odchudzanie się ogólnie, o czym nie jest ten film, może kiedyś nagram w przyszłości,
jak się zaczną odchudzać, to fruktozy nie możecie spożywać w sokach. Czy się odchudzacie, czy odwyk robicie od cukru, nie możecie pić soków owocowych, dlatego że one mają fruktozę, która wam wali jak cukier. Jak zjecie jabłko, to mimo że tam jest fruktoza, to ona jest z innymi dodatkami i ona wam nie działa jak cukier wywalający krzywę. Oczywiście jak dużo śliwek ktoś się naje, to krzywa cukrowa się podniesie, ale odzwyczajenie mózgu od słodyczy nie będzie z tym problemu. Jak wywalicie sobie soki owocowe, gotowe z kartonu, będzie problem. Nie odzwyczajcie się od słodkiego. Czyli po prostu jecie warzywa, owoce bez żadnego problemu. Kaszę możecie jeść, mimo że to są już takie pochodne, wiecie, zbożowe, ale to nie chodzi takie jak mączaste rzeczy. To nie jest na mące pszennej, gdzie glutenoza wywala pod kosmos. Czyli kaszę, ryżu trochę mniej, ale kaszę możecie jeść, czy trzecie, życe, soczewice, fasole i tak dalej, i tak dalej. Mimo że ziemniak też ma dużą krzywą, to w nim nie ma problemu, możecie go jeść. No dobra, i po tym światełku w tunelu, który wam dałem, że możecie mimo jeść niektóre rzeczy, te naturalne, to teraz kolejne lepsze światełko, mianowicie cel. Mianowicie jak przestaniecie jeść nadmiar słodyczy i wasz organizm troszkę się odzwyczai od cukru, gwarantuję wam, że się jedna rzecz w waszym życiu zmieni, a mianowicie kilka rzeczy, a nie ta jedna. Zauważycie nawet nie po 6 tygodniach, ale już po 2 tygodniach odstawienia słodyczy, że będziecie mieli więcej energii. Zdziwieni? Jest z reguły tak, że ktoś wciąga coś słodkiego i wtedy dostaje więcej energii. Na pewno na filmach, komediach widzieliście, że ktoś coś zjadł słodkiego i zaczynają dzieci szybko biegać. To trochę działa jak z energetykami. Szybko wciągną, zaczynają biegać, a potem mają dołek i spadek energii. Tak samo działa z cukrem. Cukier to nie jest dopalacz na bardzo długi czas. Oczywiście wasz mózg musi się żywić cukrem, ale bardziej w tym naturalnym, a nie tym sztucznym, który tak naprawdę się nie przetwarza i się odkłada w bebechu. Jak przestaniecie wpierniczać słodkie, to po prostu zauważycie, po już 2 tygodniach będziecie widzieli, że energia wam wzrasta, że macie więcej energii. Szybciej będziecie wstawali, będziecie bardziej wypoczęci, będziecie mieli chęci na dużo więcej rzeczy, gdy nie będziecie jedli słodkiego. Naprawdę dużo więcej energii życiowej, chęci i radości życia będziecie mieli. To wam mogę zagwarantować. Tak naprawdę jest. To powiem wam od razu, że jak się od cukru odstawi, to będziecie mieli lepszy nastrój. W dłuższej perspektywie dużo bardziej pogodny i lepszy nastrój będziecie mieli właśnie bez cukru. I to większość osób zauważa, która właśnie robiła takie odstawki. Dobra, bardzo ważny czynnik, ale to bardzo ważny. Mianowicie jak odstawicie sobie cukiereczki, czyli ogólnie cukier w jakiejś dowolnej formie, zauważycie bardzo jedną szybką rzecz, która jest mega pozytywna. Będziecie bardziej odporni na choroby. Takie infekcje, jakie są sezonówki różne, zauważycie, że was nie tykają. One was nie ruszają, wasz organizm sam się broni i on nawet ciężko nie znosi niczego, jak go zaatakuje. Szybko zauważycie, że macie nie tylko więcej energii, więcej nastroju, ale też wasze zdrowie jest dużo mocniejsze i dużo odporniejsze na wszelkie inne dziadostwa. Niestety cukier upośledza układ immunologiczny i ogólnie odporność organizmu na wszelkie różne infekcje. Jak go odstawicie, to zobaczycie, że naprawdę jesteście Iron Manami. No i trzeci czynnik, który najczęściej wyszukują kobiety, ale jest istotny. Oczywiście jak przestaniecie sobie jeść szczególnie mączaste i cukry, czyli cukierki i różne tego pochodne, to zobaczycie, że wasz organizm zacznie smukleć. To nawet nie chodzi o to, że wcześniej dużo tych węglowodanów czy kalorii wciągaliście, tylko o to chodzi, że te sztuczne cukry, które wciągaliście, to co mówiliśmy wcześniej, wasz organizm sztucznego nie przetrawia, dlatego on go odkłada, on go transformuje w tłuszcz. Naprawdę organizm nawet bez ćwiczeń, to większość wam osób powie, że nawet bez ćwiczeń można się odchudzić w bardzo łatwy sposób, wystarczy odpowiednia dieta. Dieta to nie jest, że zaciskanie pasa i jedzenie sałatek, absolutnie nie. Można jeść prawie wszystko, byle za dużo nie było w tym cukru. Czyli rzeczy też mączaste. W każdej sensownej diecie praktycznie wyeliminowane są elementy z mąki. No dobra, i wam jeszcze dam jedną radę, jak sobie z tym radzić, no bo na pewno jest ciężko, nie? O ile cukierki można odstawić i walczyć z tym, to nie zjeść chlebka, nie zjeść tego cukierka i dużo innych rzeczy, które też zmączaste są, jest dla większości osób problemem. Powiem wam od razu, jak sobie radzić z tym ssaniem, a mianowicie tylko zjedzcie obiad, czyli jedzcie obiady, śniadania i niekoniecznie kolacje. Chodzi o to, że jeżeli zjecie coś pożywnego i dobrego, zdrowego, to wtedy mniejsze łaknienie macie na coś innego. Czyli zjecie dobry obiad,
to nie macie już koniecznie chęci na placek w deserze. To naprawdę pomaga, bo niestety prawda jest taka, że większość osób, to powiem Wam, że 95% osób polega właśnie, żeby 6 tygodni zrobić to odpada z tego powodu, że ich umysł przegrywa właśnie z własnym uzależnieniem. Ten czas pomoże Wam przezwyciężyć przede wszystkim zjedzenie śniadania i obiadu. Oczywiście nie dużej kopy, gdzie potem będziecie wolno spalali i ona się będzie odpadała, tylko ogólne czegoś jedzenie, niedopuszczanie, żeby Was brał głodek. Dlatego, że jak Was zacznie brać, to Was najszybsza, najłatwiejsza metoda, czyli zjedzenie czegoś słodkiego, zacznie ciągnąć. A jeżeli wytrzymacie, nagroda jest zacna, dlatego, że będziecie się naprawdę lepiej czuli, lepszą pogodę ducha, będziecie mieli dużo bardziej odporni na wszelkie schorzenia i choroby, by także będzie po Waszej stronie. Ogólnie będziecie mieli więcej energii na dosłownie wszystko. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego filmu, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Nie zapomnijcie subskrybować, polecać i mnie beatyfikować. Dzięki za obejrzenie. Do następnych filmów. Cześć!